1988 roku komunistyczny rząd i Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii, której statutowym celem było zbudowanie socjalizmu na gruzach kapitalizmu, podejmuje decyzję o wprowadzeniu w Polsce ustroju kapitalistycznego w jego klasycznej, ortodoksyjnej formie na podstawie kodeksu handlowego z 1934 roku. Z punktu widzenia teorii patologii zarządzania jest to klasyczny przykład realizacji prawa sformułowanego przez niemieckiego filozofa Hansa Weingera, przerastania środków nad celem. Środkiem dla realizacji celu, jakim było dla PZPR zbudowanie socjalizmu, stało się samo posiadanie władzy. Jednak ten środek stał się celem samym w sobie i dla jego osiągnięcia wprowadzono dotychczas zwalczany ustrój ekonomiczny. Nie było żadnych protestów czy nawet wewnętrznej różnicy zdań. Okazało się więc, że tak zwany szczytny cel budowy ustroju, w którym będzie rządzić zasada od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb, była negatywną fikcją organizacyjną. Mariusz Bober. Ale do realizacji swoich planów wykorzystali majątek, na który pracował cały naród. Profesor Kierzon. Tak. Narodowy Bank Polski natychmiast wykreował wtedy 9 nowych komercyjnych banków refinansowanych przez siebie. Rozpoczął się wówczas proces tak zwanej nomenklaturowej prywatyzacji dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw państwowych. Według profesora Juliusza Gardawskiego istniały dwa typowe jej modele. Dyrektor zakładał przedsiębiorstwo prywatne o takim samym profilu specjalizacji jak to państwowe, którym kierował. W firmie prywatnej dawał pracownikom wyższe wynagrodzenie, ponieważ nie obowiązywał w niej bardzo wysoki podatek od wynagrodzeń, tak zwany popiwek, poważnie ograniczający wysokość uposażeń w przedsiębiorstwach państwowych. W ten sposób doprowadzał do tak zwanego przejmowania pracowników z państwowego do jego prywatnego przedsiębiorstwa. Po pewnym czasie dochodziło do bankructwa lub przejęcia przedsiębiorstwa państwowego. Drugi sposób to tworzenie spółek prywatnych przez dyrektorów państwowych firm z legitymacją PZPR. Często robili to we współpracy z sekretarzami partyjnymi. Następnie takie firmy uzyskiwały kredyty z tych nowo utworzonych banków na wykup udziałów firmy państwowej. Z badań profesora Gardawskiego wynika, że 80% personelu tych nowych prywatnych firm wcześniej pracowało w państwowych przedsiębiorstwach, a 62,5% właścicieli nowych prywatnych przedsiębiorstw małej i średniej wielkości pełniło funkcje kierownicze i dyrektorskie w PRL. Mariusz Bober. Paradoksalnie wielu Polaków klęskę transformacji ustrojowej przypisuje ludziom kojarzonym z Solidarnością. Profesor Kierzon. Tak, ale po 1989 roku tak naprawdę to nie klasyczna Solidarność przejęła władzę. Ruch ten miał koncepcję budowania nie gospodarki kapitalistycznej, ale państwa o własnej społecznej, o własności społecznej z elementami daleko posuniętej samorządności. Pomysł zbudowania w Polsce całkowicie kapitalistycznego systemu pochodził od komunistów. Powtarzam, tak zwaną ustawę Wilczka o wolnorynkowej działalności gospodarczej z 1988 roku przyjął komunistyczny jeszcze rząd premiera Rakowskiego, a zatwierdził ostatni Sejm PRL. A była to ustawa wprowadzająca zasady niemal tak zwanego czystego kapitalizmu. Mariusz Bober. Niemniej to wcześniej doradcy prezydenta Lecha Wałęsy, ludzie kojarzeni z Solidarnością, realizowali ten plan umożliwiający nomenklaturową prywatyzację i kolonizację Polski przez zachodni kapitał. Profesor Kierzon. Rzeczywiście, gdy wysłany i finansowany przez George'a Sorosza dla realizacji jego planu amerykański ekonomista Jeffrey Sachs przyjechał do Polski, zwrócił się od razu, jak napisał w swoich wspomnieniach, do trzech, jak ich nazywa, tak zwanych strategów, a więc kierowników NSZZ Solidarność: Bronisława Kremka,
Jacka Kuronia i Adama Miźnika. Tymczasem wszyscy oni uczciwie przyznawali, że nie znają się zupełnie na ekonomii i pytali tylko, czy to wyjdzie? A Sachs z energią typowego kapitalistycznego agenta marketingowego gorąco zapewniał, że oczywiście tak. Pierwszy bezpartyjny premier III RP, ja tu poprawię tylko, że Tadeusz Mazowiecki nie był pierwszym bezpartyjnym premierem III RP, tylko ostatnim premierem PRL-u, ale dobrze, niech będzie. Pierwszy ten premier bezpartyjny III RP, który również podejmował decyzję w sprawie przekształceń w Polsce, Tadeusz Mazowiecki, nie miał wyższego wykształcenia. Był dziennikarzem, redaktorem pisma, członkiem działającego w PRL stowarzyszenia PAX, ale również nie miał wiedzy ekonomicznej ani żadnej praktyki pracy w administracji. Stanowisko premiera było jego pierwszą pracą w administracji. Także Lech Wałęsa uczciwie przyznawał się, że nie ma pojęcia o ekonomii, ale również akceptował program Jeffreya Sachsa. W dodatku na wicepremiera i ministra finansów, a więc ekonomicznego kierownika całej transformacji, wyznaczono doktora Leszka Balcerowicza, byłego członka PZPR, w latach 1978-1980 pracownika Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Centralnym PZPR, który też nie miał żadnego praktycznego doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzi w administracyjnych strukturach, ani liczącego się do roku naukowego. 14 lat po uzyskaniu doktoratu nie miał jeszcze stopnia doktora habilitowanego, uzyskał ten stopień dopiero w pierwszym roku pracy jako wicepremier. Zaś pierwszym polskim premierem w III RP, demokratycznie zaakceptowany przez wybranych w wyborach 4 czerwca przez wybrany parlament 1989 roku, był generał Czesław Kiszczak, tak zwany zasłużony kierownik walki z podziemnymi strukturami Solidarności w latach 1981-1989. Jedynie dzięki odejściu z sojuszu PZPR, Stronnictwa Demokratycznego i Polskiego Stronnictwa Ludowego udało się stworzyć rząd pod kierownictwem bezpartyjnego Tadeusza Mazowieckiego, co przyspieszyło odsunięcie od władzy komunistów. Ale sytuacja w kraju zmieniła się tylko pozornie. Większość kadry kierowniczej to byli nadal ci sami ludzie z okresu rządów PRL. Stąd słusznie pisali Jacek Kuroń i Jacek Żakowski. Jeśli stworzenie sektora prywatnego było jednym z naszych głównych celów, to bez ludzi z nomenklatury nigdy by się nam to nie udało. Było to jednak całkowite odejście od początkowej idei Solidarności, która zakładała troskę o drugiego człowieka, a nie bogacenie się za wszelką cenę. NSZZ Solidarność ze zdecydowanie lewicowym, laickim kierownictwem, poza Wałęsą, nie korzystała wówczas niestety z wybitnych doradców ekonomistów bazujących na społecznej nauce Kościoła katolickiego, a przecież Solidarność ma katolicki rodowód, o którym świadczyły m.in. msze święte spowiedzi i jej znakiem miał być znaczek z obrazem Matki Bożej w klapie marynarki Wałęsy. Nie korzystała też ze skandynawskiej formuły zarządzania ani zachodnio-niemieckiego społecznego podejścia, ani nawet z doświadczeń tzw. tygrysów wschodu czy elementów strategii Chin Ludowych. Było szereg modeli poza neoliberalizmem i niezwykle korzystnej dla światowego kapitału tzw. terapii George'a Sorosa. Przyjęto jego model, praktycznie sformułowany przez Jeffreya Sachsa, nie sprawdzając efektów jego działalności w Boliwii. Opisała je dokładnie Naomi Klein, wskazując, że doprowadził tam do klęski społecznej, rozruchów zbrojnie tłumionych przez wojsko, do olbrzymiego bezrobocia, a jednocześnie do wzbogacenia się grupy spekulantów. Efektem tych zmian było poważne obniżenie wysokości wynagrodzeń i daleko idąca statyfikacja społeczna. Likwidacja inflacji nastąpiła tam dopiero po 2 latach, mimo zapewnienia Sachsa, że zlikwiduje ją w jeden dzień. Nikt nie zainteresował się tymi wynikami, wprost przeciwnie. Powszechnie chwalono rzekomo pozytywne efekty jego pracy w Boliwii. Z perspektywy 20 lat wprost trudno zrozumieć to swoiste zauroczenie równie niepoważnym reklamiarstwem Sachsa w Polsce i brak zdecydowanej społecznej reakcji, tak jak w Boliwii i w innych krajach południowoamerykańskich.